Szanowni Państwo, 15 sierpnia, święto Matki Boskiej Zielnej. Tradycyjnie już tego dnia my, mieszkańcy wsi, dziękujemy Panu Bogu za dary, jakimi obdarzył nas w tegoroczne żniwa. Dziękujemy także rolnikom, przede wszystkim tym, którzy te plony zebrali, którzy ciężko pracowali w trudnych warunkach, w trudnym roku, roku suszy, roku nadmiernych opadów też w maju i zebrali obfite plony, zakończyli już swoją pracę. Pora świętować, pora zakończyć ten czas uroczystością. I tak też będziemy chcieli, aby właśnie 15 sierpnia spotkać się w kościele, na mszy, wspólnie, razem, mieszkańcy całej gminy, rolnicy, abyśmy mogli właśnie podziękować za ten dar chleba Bożego i plonów, którymi nas obdarzył. Ale to także święto, święto i czas na zabawę, czas na świętowanie. Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy, wszystkich gości, także turystów na nasz łużański rynek. Tutaj chcemy powrócić do pięknej tradycji. Tutaj właśnie w centrum wsi chcemy zorganizować piękne, wspaniałe dożynki. Dzięki wsparciu finansowemu, jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury, udało nam się zorganizować, myślę, wiele atrakcji, które wszystkich Państwa też zaciekawią, zadowolą i pokażą, jak kiedyś świętowano dożynki. Chcemy powrócić do tradycji, chcemy poczęstować Państwa regionalnymi potrawami, chcemy również pokazać ginące zawody wiejskie, rzemiosło wiejskie, ale też chcemy się bawić. Będzie czas na degustację, będzie czas na oglądanie występów i podziwianie artystów regionalnych, ale też będzie czas na zabawę. Myślę, że wszyscy będziemy pięknie świętować tego 15 sierpnia nasze piękne, gminne, łużniańskie dożynki. Zapraszam serdecznie.